Botoksem można ukryć zmarszczki, a ja pokażę Wam, że kolorowymi korektorami można ukryć o wiele więcej. Wszystkie mankamenty naszej skóry. Pamiętajcie, że przed nałożeniem korektorów musicie koniecznie nawilżyć cerę. Korektory mogą przesuszyć naszą skórę, dlatego bardzo ważne jest nawilżanie. Mamy 4 podstawowe kolory korektorów. Pomarańczowy, zielony, fioletowy i żółty. Zaczniemy od pomarańczowego, bo jest najciekawszy. Pomarańczowy kolor niweluje zasinienia pod oczami. Jeśli nie macie pomarańczowego korektora, możecie użyć odrobiny pomadki w czerwonym odcieniu. Wklepać ją w okolice oka i zobaczycie, jaki będzie spektakularny efekt. Teraz drugie. Im większe macie zasinienia, tym ciemniejszego czerwonego koloru powinnyście używać. Kolejny kolor to żółty. Żółty rozświetla i uwypukla naszą cerę. Nakładamy go w miejscach, gdzie chcemy przyciągnąć wzrok. Czyli na środku czoła, środek nosa i odrobinę na brodzie. Możecie nałożyć w okolicy powiek, czyli pod łukiem brwiowym, żeby również rozświetlić to miejsce. Jeszcze odrobina nad łukiem brwiowym, to pięknie podniesie nam brwi ku górze. Jeśli macie więcej niż 20 lub 30 lat, to będzie fajny trik odmładzający. Teraz przejdźmy do fioletowego korektora. Gdzie go aplikujemy? Z reguły w okolicy ust. Jest idealny, żeby schować żółte przebarwienia, żółte plamy. Idealny dla palaczek. Odrobina tutaj, bo mam przebarwienia po opalaniu. I teraz ostatni kolor, zielony. Jeśli macie pękające naczynka albo na przykład trądzik różowaty, to będzie to super rozwiązanie. Z reguły nakładamy go w czerwonych miejscach. Ja mam taką czerwoną plamkę, spróbuję ją schować. I nakładamy w okolicy nosa, bo często mamy tam popękane czerwone naczynka. Teraz mnie nikt nie pozna. Możemy użyć jeszcze jednego korektora, ciemnobrązowego. A co nim zrobimy? Wyszczuplimy twarz. Nakładam ten ciemny korektor na boki twarzy i odrobinę na żuchwę. Pozbywam się podbródka. Korektory nakładajcie tak, jak Wam jest wygodnie. Po prostu z pomadki, przy użyciu palca albo pędzelkiem. Najważniejsze jest, jak je rozetrzecie. Bierzemy gąbeczkę, obficie moczymy ją z dwóch stron, po to, aby pory tej gąbeczki się otworzyły. Dzięki temu nadmiar podkładu będzie, lub korektora, usunięty. Pamiętajcie, że korektory wklepujemy, a nie rozmazujemy. To bardzo ważne, one muszą zostać w tych miejscach, gdzie je nałożyłyście. A teraz wykończenie całości, odrobina podkładu. Tak wygląda efekt kilkuminutowej pracy z korektorami. Jeśli macie czas, to się zabawcie, a jeśli nie, to wybierzcie naturalność.